To, że Polacy masowo wyjeżdżają do pracy na zachód, wiadomo już od dawna, ale coraz bardziej atrakcyjnym kierunkiem stają się również Czechy, skąd liczba ofert z roku na rok błyskawicznie rośnie. Nie brakuje ich również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu. Kandydatów na poszczególne stanowiska pracy poszukiwała tu już m.in. firma Eko Okna. Od niedawna natomiast poza lokalnymi przedsiębiorstwami z Powiatowym Urzędem Pracy regularnie współpracują również Czesi. Dzisiaj odbyło się spotkanie rekrutacyjne z przedstawicielami firmy Comac Job. Z firmą Comac Job jakby stale współpracujemy, gdyż na bieżąco szukają pracowników do pracy w Czechach, głównie na stanowiska produkcyjne. Praca w Czechach od jakiegoś czasu cieszy się dużym zainteresowaniem, także dzisiaj też pojawiło się około 11 osób, z czego 3 osoby tutaj już deklarowały chęć podjęcia pracy. Nadgodziny na życzenie, ciepły posiłek na miejscu i opieka polskiego koordynatora to tylko niektóre wabiki z długiej listy mającej zachęcić Polaków do pracy u naszego południowego sąsiada. Czym jeszcze albo głównie kuszą czescy pracodawcy? Wysokie wynagrodzenie, jest to około 2700 zł netto, czyli już na rękę. Codzienny darmowy dojazd z Raciborza do miejsca pracy, bony żywieniowe, umowę oczywiście o pracę wraz z wszystkimi świadczeniami, pracę dla kobiet, mężczyzn, par, jest możliwość umówienia tej samej zmiany dla większej grupy osób. Dodajmy, że Czesi, u których bezrobocie jest najniższe w całej Unii Europejskiej, potrzebują ludzi bez kwalifikacji i bez znajomości języka obcego. Są to stanowiska przede wszystkim produkcyjne i magazynowe. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych podjęciem pracy w Czechach do udziału w kolejnych spotkaniach z firmą Comac Job, które odbędą się 21 i 28 sierpnia tutaj w siedzibie urzędu o godzinie 10. Będzie to praca produkcyjna przy roletach okiennych oraz przy zamkach samochodowych. Wszelkie dodatkowe informacje o najbliższej rekrutacji zamieszczane są na bieżąco na stronie urzędu oraz na jego facebookowym profilu.